ryzykowne. Mówi pan Bożena Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Po analizie tych stron okazuje się, że faktycznie niby służą do składania zeznań podatkowych w usłudze Twoje PIT, ale pewności co do tego nie mamy. Dlatego nasz postulat i nasza informacja do podatników, żeby korzystali tylko i wyłącznie z możliwości, jakie oferuje Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, czyli strona podatki.